Dziękuję wam bardzo. Dziękuję Gini. To dla mnie ogromny zaszczyt być pierwszym prezydentem w historii, który bierze udział w Marszu dla Życia. Jesteśmy tu z bardzo prostego powodu, by bronić prawa każdego dziecka, narodzonego i nienarodzonego, do wykorzystania danego przez Boga potencjału. Przez 47 lat Amerykanie z różnych środowisk przyjeżdżają z całego kraju, aby stanąć w obronie życia. Dziś, jako prezydent Stanów Zjednoczonych, jestem dumny, że mogę stanąć z wami. Chcę przywitać dziesiątki tysięcy, jest was bardzo wiele, dziesiątki tysięcy uczniów i studentów, którzy długo podróżowali autobusami, aby być tutaj w stolicy naszego kraju. I żebyście poczuli się jeszcze lepiej, kolejne dziesiątki tysięcy ludzi są na zewnątrz. Jeśli ktoś chce oddać swoje miejsce, możemy to zorganizować. Na zewnątrz stoją wspaniali ludzie. Wiele tysięcy chciało tu być. To wielki sukces. Młodzi ludzie są sercem Marszu dla Życia. I to wasze pokolenie sprawia, że Ameryka jest krajem, który stoi po stronie rodziny i po stronie życia. Ruch broniący życia jest prowadzony przez silne kobiety, wspaniałych przywódców religijnych i dzielnych studentów, którzy kontynuują dziedzictwo pionierów walczących, by powstała świadomość naszego narodu i abyśmy utrzymywali prawa naszych obywateli. Przyjmujecie matki z troską i współczuciem. Jesteście umocnieni modlitwą i motywowani niesamolubną miłością. Jesteście wdzięczni i my jesteśmy bardzo wdzięczni. To są niesamowici ludzie, że jest z nami sekretarz Alex Azar i Kellyanne Conway. Dziękujemy także wam, senatorzy, Mike Lee i James Lankford. Dzięki. I reprezentanci Steve Scalise, Chris Smith, Ralph Abraham, Warren Davidson, Bob Latta, John Joyce, Lloyd Smucker, Brian Fitzpatrick and Brad Winstrup. Dziękujemy wam wszystkim. Muszę powiedzieć, patrzę na was i widzę, że mamy o wiele więcej polityków na widowni, ale jeśli pozwolicie, nie będę wszystkich wymieniał. Wszyscy tutaj rozumiemy odwieczną prawdę. Każde dziecko jest cennym i świętym darem od Boga. Razem musimy strzec, pielęgnować i bronić godności i świętości życia każdego człowieka. Kiedy widzimy obraz dziecka w łonie matki, możemy zajrzeć w majestat Bożego stworzenia. Kiedy trzymamy nowonarodzone dziecko w ramionach, poznajemy nieskończoną miłość, jaką każde dziecko wnosi do rodziny. Kiedy obserwujemy, jak rośnie, widzimy blask, jaki emanuje z każdej ludzkiej duszy. Jedno życie zmienia cały świat, od mojej rodziny, i mogę powiedzieć, że przekazuję miłość, przekazuję wspaniałą miłość. I od pierwszego dnia na stanowisku podjąłem historyczne działania, by wesprzeć amerykańskie rodziny i bronić nienarodzonych. W pierwszym tygodniu prezydentury przywróciłem i rozszerzyłem prawo odcinające publiczne finansowanie organizacji aborcyjnych i wydaliśmy przełomową regułę dotyczącą zarządzania pieniędzmi podatników w programie planowania rodziny Title X. Poinformowałem Kongres, że zawetuję każdą ustawę, która osłabia obronę życia lub zachęca do niszczenia ludzkiego życia.
W ONZ jasno stwierdziłem, że światowi biurokraci nie mogą atakować suwerennego państwa, które broni niewinnego życia. Nienarodzone dzieci nigdy nie miały silniejszego obrońcy w Białym Domu. Jak mówi Biblia, każda osoba jest cudownie stworzona. Podjęliśmy zdecydowane działania, by bronić wolność religijną. To bardzo ważne. Wolność religijna jest pod ciągłym atakiem na całym świecie i prawdę mówiąc, jest też silnie atakowana w naszym kraju. Widzicie to lepiej niż ktokolwiek, ale powstrzymujemy to i zajmujemy się lekarzami, pielęgniarkami, nauczycielami i grupami takimi jak Małe Siostry Ubogich. Zachowujemy adopcję opartą na wierze i aby utrzymać nasze dokumenty założycielskie, ustanowiliśmy 187 sędziów, którzy stosują konstytucję tak, jak została napisana, w tym dwóch wspaniałych sędziów Sądu Najwyższego, Neila Gorsucha i Bretta Kavanaugha. Chronimy prawo broniących życia studentów do wolności wypowiedzi w kampusach. I jeśli uniwersytety chcą pieniędzy podatników, muszą przestrzegać prawa z pierwszej poprawki do wyrażania swoich myśli. Jeśli nie będą tego robić, będą musiały zapłacić wysokie kary finansowe, a nie chcą płacić. Niestety skrajna lewica stara się, by wymazać dane nam przez Boga prawa, zamknąć religijne instytucje charytatywne, wykluczyć przywódców religijnych z forum publicznego i uciszyć Amerykanów, którzy wierzą w świętość życia. Chcą mnie dopaść, bo walczę za was i razem walczymy za tych, którzy nie mają głosu. I wygramy, bo wiemy, jak wygrać. Wszyscy wiemy, jak wygrać. Wszyscy wiemy, jak wygrać. Wygrywamy od długiego czasu. Wy wygrywacie od długiego czasu. Razem jesteśmy głosem tych, którzy głosu nie mają. Jeśli chodzi o aborcję, i wy to wiecie, widzieliście, co się dzieje. Demokraci przyjęli najbardziej radykalne i skrajne poglądy, jakie widzieliśmy w tym kraju od lat, od dziesięcioleci. Możemy nawet powiedzieć, że od wieków. Prawie każdy z najwyższych demokratów w Kongresie popiera teraz finansowanie z pieniędzy podatników aborcji aż do momentu narodzin. W zeszłym roku ustawodawcy z Nowego Jorku radośnie wiwatowali z powodu prawa, które pozwala na wyrwanie dziecka z łona matki aż do momentu porodu. I mieliśmy przypadek gubernator Virginii z partii demokratycznej. Gubernator stanu Virginia, wspólnoty Virginia. Kochamy wspólnotę Virginii, ale co się dzieje w Virginii? Co tam się dzieje? Gubernator powiedziała, że zabiłaby dziecko po narodzinach. Pamiętacie to? Demokraci w Senacie zablokowali ustawę, która zapewniałaby opiekę medyczną dzieciom, które przetrwały próbę aborcji. Dlatego wezwałem Kongres. Mamy tu dwóch z naszych wspaniałych senatorów i wielu kongresmenów. Wezwałem, by bronili godności życia i przyjęli ustawę zabraniającą późnych aborcji dzieci, które mogą czuć ból w łonach swoich matek. W tym roku na Marszu dla Życia świętujemy setną rocznicę 19. poprawki, która na zawsze zapewniła kobietom prawo do głosowania w Stanach Zjednoczonych, zapisane w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wielkie wydarzenie.
Dziś miliony nadzwyczajnych kobiet w całej Ameryce używają mocy swoich głosów, by walczyć o prawo i wszystkie prawa zapisane w Deklaracji Niepodległości. To prawo do życia. Zwracam się do wszystkich kobiet, jakie tutaj są. Wasze poświęcenie i wasze przywództwo podnosi cały naród i za to wam dziękujemy. Dziesiątki tysięcy Amerykanów zebranych dzisiaj nie tylko stoi w obronie życia, oni tak naprawdę stoją tutaj w jego obronie, dumnie i razem. I chcę wam wszystkim za to podziękować. Bronicie życia każdego dnia, zapewniacie mieszkania, edukację, pracę i opiekę medyczną kobietom, którym służycie. Znajdujecie kochające rodziny dzieciom, które potrzebują domu. Urządzacie przyjęcia dla kobiet, które spodziewają się dziecka. Wybraliście jako swoją misję, by pomóc w rozprzestrzenianiu Bożej łaski. Zwracam się do wszystkich matek. Wychwalamy was i oświadczamy, że wszystkie matki są bohaterkami. Wasza siła, poświęcenie i energia jest tym, co daje siłę naszemu narodowi. Dzięki wam nasz kraj został pobłogosławiony wspaniałymi duszami, które zmieniały kierunek historii ludzkości. Nie wiemy, co osiągną nasi jeszcze nienarodzeni obywatele. Jakie marzenia wyśnią, jakie arcydzieła stworzą, jakich odkryć dokonają. Ale wiemy jedno. Każde życie przynosi na ten świat miłość. Każde dziecko wnosi do rodziny radość. Każda osoba warta jest ochrony. I ponad wszystko, wiemy, że każda ludzka dusza pochodzi od Boga i każdy człowiek, narodzony i nienarodzony, jest stworzony na święty obraz Wszechmogącego Boga. Razem obronimy tę prawdę w naszym całym wspaniałym kraju. Uwolnimy marzenia naszego narodu. I z mocną nadzieją czekamy na wszystkie błogosławieństwa, jakie wynikają z piękna, talentów, zamiarów, szlachetności i łaskawości każdego amerykańskiego dziecka. Chcę wam podziękować. To wyjątkowa chwila. To wspaniałe, że mogę was reprezentować. Kocham was wszystkich. I mówię ze szczerym zapałem, dziękuję. Niech was Bóg błogosławi i niech Bóg błogosławi Amerykę. Dziękuję.